Mieliśmy okazję zajmować się Danielem i mieliśmy przykład tego męża Bożego, że odmówił spożywania ze stołu królewskiego, byleby tylko nie zanieczyścić się tymi rzeczami, które towarzyszyły temu pożywieniu u króla. I w naszym życiu też mamy podobnego typu wyzwania, że świat mami nas mięsem i winem, które pija król, a właściwym wyborem jest spożywanie tego, co nie ma styczności z grzechem. Daniel był gotów złożyć ofiarę martwą, oddać swoje życie i nawet zginąć. My z kolei jesteśmy wzywani do składania ofiary żywej. I chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, co Słowo Boże ma nam do przekazania w Rzymian, rozdział 12. I przeczytajmy od 11 rozdziału, 34, a w zasadzie 33 wiersz. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż pierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się. Płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można,
o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dostaliśmy od Pana ciała i te ciała mają pewną zdolność przetrwania w naszym środowisku. Przed potopem było to 900 i więcej lat. Dziś, jak ktoś dożyje setki, uważany jest za kogoś o wyjątkowej wytrzymałości. Najczęściej jest to, jak się pójdzie na cmentarz, raczej 50, 70, 80, 20, 15, 25. I taka lekcja przejścia się wśród nagrobków pokazuje, że tego czasu mamy bardzo mało. A mimo to Słowo Boże jedną z cnót chrześcijańskich, jaką nam przedstawia, to jest cierpliwość. Jak można być cierpliwym, mając tak mało czasu? Nie tylko można, ale trzeba. I to jest rzecz, która powinna nas już nastroić do tego, żeby rozumieć, że nie mamy się kierować ludzką mądrością. Mamy głębokość, bogactwa i mądrości i poznania Boga. Mamy patrzeć na Boga i stamtąd czerpać swoje bogactwo, swoją mądrość i starać się poznać, jaki jest Bóg, jaki ma charakter, jaki jest nie tylko jako Ojciec, ale także jako Stwórca, jako Wszechmocny Stwórca, jako Wszechobecny Stwórca, jako Ten, który stworzył wszystko i nad wszystkim czuwa, żeby cały czas pamiętać o tym, że nic nie jest od nas zależne i że nasza mądrość jest za krótka w porównaniu z Jego mądrością. Dlatego tutaj Paweł się zachwyca, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Skoro one są niezbadane i skoro są niewyśledzone dla nas, to tym bardziej te wszystkie promyki światła, jakie mamy ze Słowa Bożego, świecącego, jak wiemy z Piotra, jak pochodnia w ciemnym miejscu. Dlatego te wszystkie promyki tego światła mamy cenić jako rzeczy pewne, jako rzeczy, co do których możemy mieć gwarancję, że nie ma tam żadnego błędu. Nasze myśli są błędne. Nasze myśli są skażone krótkowzrocznością. Bo co to jest za perspektywa 100 lat w porównaniu z wiecznością? A niektórzy patrzą jeszcze krócej. I dlatego, jeżeli mamy doskonałe Słowo Boże i w nim cokolwiek mamy objawione, to to objawienie możemy traktować jako pewność, jako rzecz, która nigdy nie zawiedzie. Któż poznał myśl Pana? Albo kto był doradcą Jego? To jest właśnie dobre pytanie, bo bardzo często staramy być się doradcami Boga. Chcemy poprawiać Słowo Boże, chcemy nie słuchać tego, co jest objawione w Piśmie, bo my jesteśmy skłonni do tego, żeby uznać, że ja trochę lepiej wiem, co Bóg chce, niż On mi objawił. To jest niewłaściwe podejście. Właściwe podejście to jest w ukorzeniu się. Któż poznał myśl Pana? Kto był Jego doradcą? Nikt z tej sali nie był Jego doradcą. Dlatego mamy to, co jest objawione w Słowie Bożym, traktować z pełną powagą, całkowitym poddaniu się temu, co Słowo Boże nam objawia.
Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Nikt z nas nie dał nic Bogu. I nikt z nas nie jest w stanie Boga ubogacić. Wszystko, co mamy, mamy od Niego. Jedno bicie serca nie jest w naszej mocy. Nie jesteś w stanie, bracie lub siostro, wziąć jednego oddechu bez Jego wsparcia. Więc jaką chcesz pomoc dać Bogu, skoro to wszystko zależy od Niego? Albo jak chcesz coś Mu wpierw dać, żeby On potem był Twoim dłużnikiem? Nie ma jak, dlatego że wszystko masz od Niego. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Tu jest pokazane, jaki jest sens życia naszego. Z Niego mamy, przez Niego i ku Niemu. Jeśli coś robisz, co nie jest skierowane ku Bogu, to jest to rzecz bez sensu. Jest to bałwochwalstwo. Wszystko, co robimy, jest z Niego, przez Niego i ku Niemu. Coś, co nie jest z Niego, przez Niego i ku Niemu, jest grzechem. I ma to wszystko, co czynimy, co myślimy, co chcemy, co pragniemy, być na chwałę Jego. Na wieki, na zawsze. Nie jest to rzecz neutralna. Dlatego zawsze warto się zastanowić, czy to, co jest moim zamiarem, co jest moim czynem, co jest moim działaniem, jest z Niego. Czyli czy od Pana odebrałem impuls ku temu. Czy to jest przez Boga autoryzowane, przez Niego. I czy to jest Jemu na chwałę, czy też nie. Następnie jest to wezwanie, o którym już mówiliśmy. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. To miłosierdzie, o którym była mowa. Miłosierdzie Boże do nas. Miłość Boża jest pierwsza. Miłość Boża uprzedza jakiekolwiek działanie nasze, bo wszystko mamy z Bożej miłości. I przez to miłosierdzie Boże Paweł wzywa nas, abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Owszem, chrześcijanin dosyć często musi złożyć również ofiarę martwą, dać się zabić za wiarę lub nawet czasami uciekając przed prześladowcami, być zgładzonym. Wielu braci i sióstr na całym świecie tego doświadcza. Ale w naszych warunkach tego typu rzeczy zdarzają się dosyć nieczęsto, dlatego że jesteśmy w kręgu cywilizacji tak zwanej chrześcijańskiej i tego typu krwawe prześladowania nie dotyczą nas na co dzień. To wcale nie jest pewne, że będzie tak jeszcze za 5 lat, za 10, za 15. Dziś tak jest. Natomiast wezwanie tutaj jest, żebyśmy składali ofiarę żywą. A więc co to jest? Jest to rzecz, która jest, jak widzimy, święta, miła Bogu. I taka powinna być duchowa służba nasza. Nie służba w ogóle, tylko duchowa służba nasza. Czyli tu Paweł kieruje nasz wzrok na duchowy świat. I jak wiemy, nie walczymy przeciwko krwi i nie walczymy przeciwko ciału, lecz walczymy przeciwko właśnie duchowym przeciwnościom. I jest to duchowa walka chrześcijanina. A tu jest duchowa służba chrześcijanina. Pierwszym punktem jest co? Nie upodabniać się do tego świata. Dlaczego Paweł od tego zaczyna? Dlatego, że właśnie to jest największa pokusa. Świat jest nastawiony na efektywność. Świat jest nastawiony na zarobek. Świat jest nastawiony na to, żeby zrealizować pewne cele, które będą mierzalne. I tak dalej. My nie mamy takiego czegoś. My mamy zupełnie inny cel.
nie mamy się upodabniać do tego świata. Mamy być podobni do Pana Jezusa. I jest to rzecz, którą musimy osiągnąć w sposób taki, że najpierw Pana Jezusa poznamy. Im lepiej Go będziemy znali, tym lepiej będziemy wiedzieć, jaki jest wzorzec, do którego mamy się upodobnić. I jeżeli będziemy się upodabniać, to będziemy właśnie realizować zupełnie inny cel niż świat. Bo świat nic nie ma z Jezusa. Nic z Pana Jezusa nie ma w świecie, dlatego Jan wręcz powiedział, cały świat w złym jest położony. Jest to całkowicie inna zasada. Jest to całkowicie inna reguła działania. Pan Jezus w swoim moralnym charakterze, jak go widzimy w Ewangeliach, jest całkowicie odmienny od wszystkiego, co światowe. Gdy go widzimy w objawieniu, ma zastrzeżenia do zborów i zaczyna od czego? Od pochwały. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Taki jest Pan Jezus. Zupełnie inny niż świat. I żeby to było możliwe, mamy się przemienić przez odnowienie umysłu swego. Umysł jest to ciekawa kategoria. Dlatego, że on jest zależny od ciała. Ciało ma w sobie mózg i można powiedzieć, że mózg jest siedliskiem umysłu. I mamy ten umysł, sposób myślenia sobie pozwolić przez Ducha Świętego odnowić. Mamy go odnowić. Czyli ten stary sposób myślenia, jaki mamy z pogaństwa, czy też jako dzieci wynieśliśmy, nawet chrześcijańskich domów, to jest to przed nawróceniem stary umysł, zupełnie nieużyteczny do służby Bogu. Ten umysł ma działać zupełnie inaczej. I dalsze wiersze tego rozdziału są pewnego rodzaju wskazówkami, jak ten umysł odnowić. W jaki sposób dokonać całkowitego oczyszczenia tego umysłu od starych zasad. Dlaczego tak mamy odnowić ten umysł? Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, to jest pierwszy punkt. Czyli jeśli odnowimy umysł, będziemy wiedzieć, jaka jest wola Boża. Tutaj wcześniej już mieliśmy, że przez Niego i ku Niemu jest wszystko. I z Niego jest wszystko. Wola Boża jest taka, abyśmy my działali na chwałę Bożą. Nie zasmucali Go, tylko Go uwielbiali każdym krokiem. Żebyśmy umieli rozróżnić, co jest dobre. Świat ma swoje definicje dobra i zła. Troska o zwierzęta jest dobra czy zła? Każdy powie, że jest dobra. Co jest ważniejsze? Uratować 6 kurczaków czy 1 dziecko? Świat powie 6 kurczaków, 6 jest więcej niż 1. I tak dalej, i tak dalej. Nie, my nie mamy naśladować świata. My mamy za zadanie wiedzieć, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co miłe, co jest, i tu jest bardzo trudne słowo, doskonałe. Bo my mamy dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. Czyli mamy, owszem, przez ofiarę Pana Jezusa uświęcenie i przed Bożym wzrokiem jesteśmy widzeni tak jak sam Pan Jezus i to jest nasza pozycja. Ale też mamy wezwanie Pawła niezależne od naszego zbawienia, bo to jest kwestia taka, że zbawienie jest z łaski. Zbawienie jest niezależne od uczynków. Zbawienie jest ratunkiem Bożym dla całkowicie zbankrutowanego grzesznika. Ale później
Jak człowiek jest nawrócony, zamieszkuje w nim Duch Święty. I chrześcijanina nie trzeba przekonywać do tego, że on chce iść za Panem Jezusem. Wręcz Hebrajczyków, rozdział 10, o ile dobrze pamiętam, pokazuje tę regułę. Tak, to jest 10 rozdział Hebrajczyków, 39 wiersz. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Taki jest wierzący, który jest zamieszkany przez Ducha Świętego. Ci, którzy wychodzą spośród nas, Jan mówi, że nigdy nie byli z nas. I miało się okazać, którzy są z nas. Koryntian Paweł mówi, że muszą być nawet rozdwojenia między wami, aby się okazało, którzy są prawdziwymi chrześcijanami. Prawdziwych chrześcijan poznaje się po tym, że w czasie rozłamu zachowują się w sposób duchowy. Działają w oparciu o prowadzenie Ducha Świętego, a nie w oparciu o zmysły. I Juda mówi, że zmysłowi nie mający ducha są ci, którzy się odłączają. I to jest wiele takich rzeczy, które pokazują, że wierzący w Pana Jezusa nie musi podejmować żadnego wysiłku. Ma po prostu być sobą. I wtedy Duch Święty najpierw z umysłu przekieruje wszystko, całą taką duchową siłę do serca, a potem z serca pójdzie to, mówiąc obrazowo, do rąk i nóg. Czyli najpierw jest poznanie świętego, a potem ta duchowa mądrość, jeśli nie ma żadnych przeszkód, rozwija się we właściwym kierunku. A jeśli są przeszkody, to te przeszkody będą powoli pokonywane i owoc będzie widoczny. U jednego 30-krotny, u drugiego 60-krotny, u innego 100-krotny. Nie ma bezowocnych wierzących. Owszem, teoretycznie można sobie gdybać, pozbawienie jest łaski, ale to jest tylko teoretyzowanie. Praktyka jest taka, że nawet łotr na krzyżu wydał owoc warg wyznających imię Pana Jezusa. I to są rzeczy, które są ewidentnie powiązane ze sobą. Rahab została usprawiedliwiona przez wiarę działającą w wypuszczeniu posłańców inną drogą. Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę, ale w jego życiu widzimy działanie Ducha Świętego. I dlatego też nie musimy się tego obawiać, że choć zbawienie jest z łaski, to później Jezus zawłada całym życiem. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, osiągasz zbawienie. Zbawienie jest wielotorowe. Jest to zbawienie od piekła, ale również uwalnianie od wpływu tego świata, od grzechu. Dlatego o Jezusie jest powiedziane, że przyjdzie i zbawi lud z grzechów Jego. I dlatego my mamy też patrzeć, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski. Łaska daje moc. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Łaska daje moc, siłę, autorytet. I co tutaj Paweł mówi w tym trzecim wierszu? Po pierwsze, żebyśmy nie rozumieli o sobie więcej, niż należy rozumieć. Każdy z nas ma zerową wartość. Jesteśmy, każdy z nas, byłym
bankrutem, który osiągnął dno zepsucia. I właśnie dlatego Jezus musiał za nas umrzeć. Gdyby choć jeden mały promyk jakiejkolwiek zdolności mógł promieniować z jakiegokolwiek człowieka, to Bóg by powiedział: nie dam mojego syna. Naśladujcie tego człowieka, z którego ten jeden promień wybłysł. Ale nie było ani jednego. Dlatego musiał przyjść na ziemię Pan Jezus Chrystus i złożyć ofiarę. Gdybyśmy sami z siebie mieli jakąkolwiek wartość, to Chrystus umarłby niepotrzebnie. To jest bardzo stara herezja, że ludzie mają jakąkolwiek wartość. Na przykład psychologia uważa, że człowiek jest z natury dobry i że dąży do dobroci i tym podobne brednie. Są to brednie. Człowiek jest zepsuty. Od młodości szuka, co by tu zbroić. I dopóki nie przyjdzie do Pana Jezusa, to jest na drodze do zagłady. Więc musimy rozumieć o sobie z umiarem, wiedząc, kim jesteśmy. Jesteśmy kompletnie bezużyteczni dla Boga. Jakiej Bóg każdemu udzielił? Stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Im bardziej rozumiemy ofiarę Pana Jezusa, tym bardziej rozumiemy, jak bardzo jesteśmy beznadziejnie bezużyteczni. Sługą bezużytecznym jestem. Taki jest nasz rzeczywisty poziom wartości. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Paweł często przywołuje zasadę jednego ciała i tutaj ta zasada jednego ciała jest pokazana, że życie jednego wierzącego nie jest bez wpływu na życie drugiego wierzącego. Dlatego mamy zobowiązanie, aby mieć troskę o siebie nawzajem, dlatego że jesteśmy jednym ciałem. Jeśli mój palec będzie lekkomyślny i złapie gangrenę, bo się gdzieś skaleczy, to całe ciało jest zagrożone. Oczywiście w naszym ciele to głowa czuwa nad tym, żeby zaraz potem ten palec odkazić. Ale jeśli mówiąc, przenosząc to na nasze stosunki, gdzie palec w zasadzie może się zbuntować i zacznie pielęgnować tą gangrenę, a reszta ciała przeoczy to i nie będzie chciała się tym zająć, to całe ciało będzie powoli drążone tą gangreną. Jest powiedziane, Paweł powiedział o dwóch fałszywych nauczycielach, że ich nauka będzie się szerzyć jak rak, zgorzel, gangrena, zależnie od tłumaczenia. I właśnie o to chodzi, że czy to nauka, czy praktyka, czy też jakieś niewłaściwe kontakty, które psują dobre obyczaje, mają wpływ na nie tylko tego członka, ale też na innych, najpierw z bliższego otoczenia, najpierw byłby zajęty nadgarstek, potem pewnie żyłami toksyny gdzieś by poszły dalej i wyrządziłyby pustoszenie, czy to w nerkach, wątrobie, czy wręcz całe ciało zabijając. I dlatego jest to ważne, żeby pamiętać, że to nie jest moja prywatna sprawa. To nie jest tak, jak często słyszymy, gdy próbujemy ewangelizować ludzi, że oni mówią: a wiara jest moją prywatną sprawą. Nie. Wiara jest rzeczą, która wpływa na to, jak te stosunki w ciele się odbywają. Jesteśmy członkami jedni drugich i mamy mieć o siebie wzajemne staranie.
Dalej Paweł przechodzi do darów. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Prorokowanie w pierwszym liście do Koryntian jest w 14 rozdziale, nie, w 11 rozdziale, albo w 14, zdefiniowane jako mówienie do ludzi ku zbudowaniu, pocieszeniu i napomnieniu. Czyli generalnie, jeśli ktoś prorokuje, to ten dar niech będzie używany stosownie do wiary. Czyli jeśli mamy kogoś napomnieć, to wiara, ona zawsze przekazana świętym, jak ten depozyt Słowa Bożego nazywa Juda, ma być tym odnośnikiem stosownie do wiary. Czyli ja nie mogę kogoś napomnieć według własnego widzimisię, bo mnie tak wychowano w domu, więc teraz uważam, że wychowanie moich rodziców jest najlepszym wzorcem i teraz poprawię kogoś w stosunku do tego, co było w moim domu. Nie. Mamy napominać stosownie do Słowa Bożego, do wiary raz na zawsze przekazanej świętym. Nie może być tak, że sobie bierzemy jakiś wzorzec poza Słowa Bożego, bo to wyrządzi szkodę. Czyli musimy znowu rozróżnić, co jest wolą Bożą. Co jest dobre, miłe i doskonałe. Rozróżnić trzeba, co jest zgodne z wiarą. Pocieszyć też. Nie ucieszy brata czy siostry jakaś wesoła historyjka, bo nie po to się tu zgromadzamy, żeby słuchać wesołych historyjek błazeńskiej mowy, tylko ucieszy go siła płynąca ze Słowa Bożego. Czyli jeśli skażemy na przykład na jakiś przykład biblijny i w ten sposób siostra brata, brat siostrę, brat brata napomni, pocieszy, utwierdzi. Przykład Eliasza użyty we właściwym kontekście. Przykład jakiegoś proroka ze Starego Testamentu. To jest temat, który pojawić się powinien w proroctwie, w prorokowaniu. A nie na przykład jakaś śmieszna historyjka, która wywoła tylko i wyłącznie działanie jak miód. Czyli jest trochę słodki w momencie, gdy się go spożywa, a potem, jeśli będzie go za dużo, może wywołać wymioty. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Kto naucza? W nauczaniu. Stosownie do wiary. Stosownie do tego, co Słowo Boże mówi, żeby właśnie te czynności, które realizują te dary, wykonywać. Posługiwanie, usługiwaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Kto obdarowuje, to w szczerości. Prezent, dar powinien być dawany bez ukrytych roszczeń. To w świecie tak jest, że jeśli komuś darowujemy darowiznę, to on zgodnie z kodeksem cywilnym jest zobowiązany do tego, żeby jak on popadnie w biedę, to mu aż do wysokości darowizny jesteśmy dłużnikami. Słowo Boże nie zna czegoś takiego. W Słowie Bożym dar, prezent jest bezwarunkowy. Czyli lewa ręka niech nie wie, co czyni prawa. Prawa ręka niech nie wie, co czyni lewa. Nie może być odbierania chwały tu na ziemi, bo nie jest to już dar. Jest to rzecz, która ma być czyniona w szczerości. Czyli jeśli komuś coś masz życzenie dać, to jest to bezwarunkowe i obustronne. Obdarowany powinien chcieć to przyjąć. Jeśli nie chce przyjąć, to się nie obrażaj, bo to znaczy, że to nie była szczerość. Może tego nie potrzebuje. Może dajesz mu 16 taki sam gadżet już w tym tygodniu. Już 16 osób mu dało to, bo się dowiedziało, że potrzebuje, załóżmy, czegoś. Kiedyś miałem taką sytuację, że coś miałem z nogą i kulę musiałem skądś dostać.
poszedł sygnał, że jest potrzebna kula i potem już nie mogłem się opędzić od kul. Generalnie i to w świecie tak jest, że jeśli komuś coś daje, to spróbuj nie przyjąć. Biada ci, bo obrazisz darczyńcę. Nieprawda. Prawdziwy dar również przyjmuje to, że nie będzie przyjęty i z taką samą radością i łaską przyjmuje informację, że dar został przyjęty, jak i z tą samą łaską i radością przyjmuje informację, że nie jest to potrzebne. Bezdyskusyjne. Bóg nie zemści się na nikim za to, że ktoś nie przyjął jego syna w sensie daru. On oczywiście musi zrealizować postanowienia związane z grzechem. Ta osoba trafia do piekła na podstawie grzechu, na podstawie nieodkupionych win i z tego powodu trafi do piekła, a nie dlatego, że to jest pomsta za nieprzyjęcie daru. Natomiast jest jeszcze coś gorszego. Ludzie często depczą Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko, a to już jest obraza Boga aktywna. I wtedy jest to dużo, dużo gorzej, bo jest to celowe bluźnienie Bogu. Natomiast samo zwykłe nieprzyjęcie daru jest zwyczajnie uprawnieniem obdarowywanego, że nie korzysta z tego. A to, że zepsuty grzesznik, nie przyjmując daru Syna Bożego, w tym czasie dokłada sobie grzechów, to jest inna kwestia. I teraz, jeżeli mamy nad kimś opiekę, czy to jako rodzic, czy w zborze, opiekując się jakimiś różnymi służbami, które są pod opieką, to Słowo Boże określa to jako przełożony. Niech okaże gorliwość. Bóg przypatrywał się barankowi, miał być doskonały. Nie dawajmy Bogu wadliwych ofiar. Przełożony jest zobowiązany do gorliwości. Dostałeś jakąś rzecz, dostałeś jakąś osobę pod opiekę, dostałeś jakąś funkcję. Czy to na przykład rodzic, dostałeś pod opiekę dzieci, okazuj gorliwość w rodzicielstwie. Czy w zgromadzeniu jesteś odpowiedzialny za jakiś wycinek działania, to realizuj to w radosnej gorliwości. I jest to zobowiązanie, które przecież możesz odmówić. Oczywiście jako rodzic już jak śliwka w kompot wpadłeś, ale w zgromadzeniu mogłeś nie przyjmować danej funkcji, powiedzieć nie dam rady albo nie mam przekonania. Ale jak już podjąłeś się danego zobowiązania, to Słowo Boże zachęca cię do gorliwości. Okazuj ją. Okazywanie objawia się tym, że to widać. Do Tymoteusza Paweł pisze, niech twoje postępy będą widoczne wobec wszystkich. Czyli nie chodzi tylko o to, że wewnętrznie jesteś gorliwy, ale to ma być widoczny, zaraźliwy entuzjazm. Dlatego jest powiedziane okaże. I to ma być widoczne. Przerobisz to z radością, nie tylko wewnętrzną, ale też tą radością się dzielisz. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni znowu z czymś, co widać, z radością. Czyli nie, że o, no tak, muszę zrobić coś, bo miłosierdzie mnie zmusza, żebym to czy tamto zrobił dla brata, czy dla siostry, czy dla sąsiada, czy dla kuzyna, czy dla członka rodziny. Nie, masz to czynić z radością. Ta radość ma być widoczna, ma być zaraźliwa. Mam od Boga przywilej, żeby zrobić to lub tamto. Jest to wielka radość. A nie, a no jeszcze to muszę zrobić. I wszyscy wiedzą, że jesteś niezadowolony. Że zrobisz,
ale radości w tym nie ma. Jest to niewłaściwa postawa. Miłość niech będzie nieobłudna. Znowu to słowo nieobłudna. Dlaczego nieobłudna? Dlatego, że jest coś takiego jak nieszczera miłość. Czyli okazuje się różnego rodzaju pozytywne objawy, ale one nie wypływają z wewnętrznego przekonania. Brzydźcie się złem. Kiedyś ktoś mi powiedział, że on się nie brzydzi homoseksualizmem, ale wie, że Bogu się to praktykowanie homoseksualizmu nie podoba, gdyż obrzydliwością jest w oczach Pana ten, kto czyni to. I ma to pozór pewnego rodzaju racji. Natomiast ten wiersz osądza to, że my tym, co znamy jako zło, mamy się brzydzić również. Mamy się brzydzić tym, co Bóg zdefiniował jako złe. Czyli nie jest to sprawa między Bogiem a tamtym grzesznikiem praktykującym to, ale jest to sprawa, która w nas osobiście ma wywołać odruch nieprzyjemności w nas. Mamy się tym brzydzić, nie chcieć się tego dotykać. Mamy się natomiast trzymać dobrego. Czyli kurczowo mamy wybierać z rzeczy dobrych, neutralnych i złych rzeczy dobre. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. I tutaj objaw tej miłości braterskiej to jest wyprzedzanie się na przykład wzajemnie w okazywaniu szacunku. Czyli jeżeli jest jakaś kwestia, to nie czekaj, aż drugi cię uhonoruje, tylko ty pierwszy przedstaw tego brata w dobrym świetle, czy siostrę. Wyprzedzaj się wzajemnie w okazywaniu szacunku, to znaczy również, że gdy podajesz dłoń, spójrz z uśmiechem prosto w oczy temu, komu dłoń podajesz. A nie, że to się dzieje od niechcenia. Takie proste gesty są właśnie tym okazywaniem, do którego jesteśmy wzywani. To jest Bogu miłe. Bóg patrzy również na zewnętrzne objawy widoczne. Jak podajesz chleb, spójrz w oczy temu, komu podajesz chleb. Jeśli podajesz kielich, spójrz w oczy i życzliwie spójrz w oczy, żeby ta społeczność była ucementowana. To nie jest nigdzie powiedziane, że masz spojrzeć w oczy. W innej kulturze może będzie to jakiś inny gest. Ale w naszej europejskiej kulturze spojrzenie w oczy z uśmiechem jest właśnie jedną z metod okazywania szacunku. W gorliwości nie ustawając. Gorliwość ma to do siebie, że w świecie ta gorliwość potrafi zapłonąć, zgasnąć. Tu jest to powiedziane, że ta gorliwość ma być stała. Nie ustawając. Płomienni duchem Panu służcie. Czyli to jest rzecz, która ma być widoczna jako radosna. I prawdziwy wierzący nie musi tego sobie wykrzesywać. Duch Święty tak działa. Tu jest w zasadzie powiedziane to po to, żebyśmy wiedzieli, że jak rano czujesz się radosny, jak ktoś, kto po prostu ma najszczęśliwszy dzień w życiu, a dzień wcześniej też tak było, to że ty masz tego nie gasić, bo faktycznie świat dookoła jest zgaszony i miałbyś ochotę, nie no, nikt się nie uśmiecha, tylko ja na głupiego wyglądam. Nie, masz wyglądać inaczej. W gorliwości nie ustawiając płomienny duchem służ Panu. To jest naturalne, że ci się uśmiech pcha na usta. Masz zbawienie wieczne. Płomienny duchem. W nadziei radosny. Znowu ta radość się pojawia. Ona ma być i wewnętrzna, i zewnętrzna. Jeśli się pojawi ucisk, to jest ta cierpliwość, o której mówiliśmy. Że jesteśmy wzywani do tego, żeby umieć długo znosić przeciwności. Znowu, w modlitwie wytrwali.
Dlaczego modlitwa i wytrwałość się pojawia razem? Dlatego, że modlitwa przede wszystkim zmienia modlącego się. Nie wszystko, co Ty chcesz, jest wolą Bożą. Jeśli pragniesz czegoś, co jest na Twoją chwałę, to Bóg nie zobowiązał się nigdzie, że to da. Czasami daje, ale nie ma co do tego żadnej gwarancji. A jeśli prosimy o coś, co jest według Jego woli, to Bóg to zawsze wysłuchuje, bo się do tego zobowiązał. Co jest na chwałę Bożą, jest przez Niego realizowane, ale też widzimy, że nie zawsze od razu. Że mimo, że dana rzecz jest na chwałę Bożą, Bóg decyduje się kształtować w nas charakter tej cierpliwości, która jest jedną z cnot, które powinniśmy od Pana Jezusa nauczyć się brać. Wspierajcie świętych w potrzebach. I te potrzeby się zdarzają. Czy to są to praktyczne potrzeby, czy też finansowe, czy też różnego rodzaju kwestie organizacyjne. Święci mają różne potrzeby. Czasami jest to kwestia taka, że gdzieś bracia są w biedniejszym kraju, bogatsze kraje mają ten przywilej, że mogą wysłać pomoc. Jak widzieliśmy w piśmie, na przykład do Judei była potrzeba wysłać pomoc, to ona została wysłana. Okazujcie gościnność. Gościnność to nie jest wyścig zbrojeń. I bardzo jest to niestety w polskiej kulturze mocno w świecie zafałszowany obraz. Całkowicie niebiblijny. Zastaw się, a postaw się. Jest to całkowicie niebiblijne. Abraham przyjął samego Boga. I co się stało? Poszedł do lodówki, wyjął mięso. W tamtych czasach nie było lodówki, to po prostu żywego zwierzaka czekała nagła śmierć. I zostały upieczone zwykłe placuszki. I co? I Bóg po wyjściu powiedział, nie no, takiego badziewia to dawno nie jadłem. Nieprawda. Jest to podane jako przykład. Niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Jest to podane jako biblijny wzorzec gościnności. Jeden Izraelita wracał z pola po 12 godzinach, może 14 z pracy. Na placu spotkał innego Izraelitę, który nie miał gdzie się podziać, w Gibei. Stał na placu. I co? Wziął go do siebie. Nie miał nic przygotowane. Nie miał żony. Nie czytamy, żeby miał żonę. I powiedział temu bratu, którego chciał ugościć, troska o twoje braki to moja sprawa. W czasie, jak jest u niego w gościnie. Jak miał jedno łóżko, to może w dwójkę spali na tym jednym łóżku. Jak miał jeden kawałek chleba, to go pokroił na pół, może temu gościowi dał trochę więcej niż pół. I tak dalej. To jest gościnność. Potrzebny ibuprom nie ma w domu, no to jesteś miejscowy, wyskoczysz do apteki, wiesz, gdzie go znaleźć, jak to jest potrzeba gościa. Gościnność to nie jest wyścig zbrojeń. Przez ten wyścig zbrojeń gościnność umiera, bo słyszałem nieraz już tego typu komentarze, że boję się przyjąć gości, bo ja nie umiem tak przyjąć gości jak tamten brat albo jak tamta siostra. Czerwony dywan, diamentowe łyżeczki i tak dalej, i tak dalej. To jest ponad moje siły. Ja umiem zrobić tylko grochówkę, po której się wiadomo co dzieje. Jeszcze ją przypalę. Poczęstuj gościa grochówką, którą przypalisz. To jest gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. To jest bardzo trudne. Jak możemy błogosławić tych, którzy nas krzywdzą? Przecież przekleństwo to jest naturalna rzecz, która się w takim przypadku wyrywa. Boże, zrób coś temu człowiekowi.
Nie. Mamy ich błogosławić, dlatego że oni ewidentnie, brak im łaski Bożej, nie wiedzą, kim jest Pan Jezus, dlatego nam robią krzywdę. I oni potrzebują Zbawiciela, oni są na drodze zgubnej, jak oni trafią do piekła, to będą na wieki dręczeni. Pobłogosław mu. Niech on, nawet jak cię skrzywdził, to niech chociaż to, co ci ukradł, to niech będzie jego tutaj błogosławieństwem na ziemi. Bo on idzie na zagładę. Nie przeklinaj go. Twój ojciec ma więcej w niebie. I on znajdzie sposób, żeby ci to, jak nie tutaj, to w chwale wynagrodzić. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Przeklinanie nie wchodzi w grę, a jeszcze do tego jesteśmy zobowiązani, żeby powiedzieć Bogu: Panie Jezu, pomóż temu człowiekowi. Spraw, żeby mu było lepiej, żeby cię poznał jako Zbawiciela, jako Boga. Weselcie się z weselocymi. Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, żeby się weselić z weselącymi. I jeżeli oni się cieszą ze spraw Bożych, które nie są grzechem, to jesteśmy zachęcani do tego, żeby razem z nimi się cieszyć. Gdyż mają powód do radości w Panu i my też możemy w tym współuczestniczyć ku chwale Boga Ojca. Płaczcie z płaczącymi. Jeśli jest powód, czy to rozłąka z bliskim, czy też utrata jakiejś pracy, czy oblanie egzaminu, czy cokolwiek innego, płaczcie z płaczącymi. Wspomóżcie ich właśnie tym, że nie ma rozdziału, rozłamu między waszymi uczuciami. Nie, że oblałem egzamin, a drugi z uśmiechem, haha, bo się nie uczyłeś. Nie, owszem, może się nie uczył, ale płacz z nim razem. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie może być tak, że ten palec nagle jest dobrze usposobiony do nadgarstka, ale wysyła przeciwciała przeciw drugiemu takiemu samemu palcowi, bo jest w tej samej sukience na przykład. Nie. Tak samo masz być usposobiony jeden do drugiego. Bo to jest ciało Chrystusa. To jest to, co Pan Jezus zostawił jako swoją tutaj na ziemi reprezentację. Jesteśmy w jednym zespole. I zespół nie może grać przeciwko sobie, bo przegra mecz. Dalej mamy następną zachętę. Nie bądźcie wyniośni, lecz się do niskich skłaniajcie. Takim jaskrawym przykładem jest to, co zrobiono z ubogim w liście do Jakuba, że przyszedł ktoś byle jak ubrany i go gdzieś tam posadzono, gdzieś z tyłu, a obok przyszedł brat super ładnie ubrany ze złotym pierścieniem na ręce i tego zaproszono, żeby w reprezentatywnym miejscu siedział. Jest to całkowicie pomylenie. Nie ma nigdzie powiedziane, żeby apostoł Paweł chodził często w krawacie i miał spinkę do krawata. Nie ma takich informacji. Chodził zwyczajnie w tym samym stroju wytwórcy namiotów. I w tym przychodził na zgromadzenie i usługiwał. Dziś oczywiście wzorce kulturowe zachęcają nas do tego, żeby na zgromadzenie ku czci Pana ubrać się ładniej niż zwykły dzień, ale to jest pozabiblijne. To jest wyrastające z naszej lokalnej, europejskiej kultury. Nie ma to nic umocowania w Słowie Bożym. I mamy tutaj zachętę, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Dlaczego? Bo początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Sami z siebie mądrzy nie jesteśmy. Nie ma w nas nic. Też trzeba odróżnić inteligencję od mądrości. To są rzeczy, które są nie zawsze w parze. Wiedza, inteligencja i mądrość
to są trzy różne kategorie i nie ma między nimi bezpośrednich powiązań. Nawet jest takie powiedzenie, które pewną zasadę ilustruje, że człowiek inteligentny to jest człowiek, który świetnie wychodzi z kłopotów, w które nigdy nie popadnie człowiek mądry. Mądrość mamy od Pana i jeśli będziemy szli za mądrością Bożą, nigdy nie popadniemy w kłopoty, do których potem będzie potrzebna inteligencja. Dlatego posłuszne dziecko Boże nie musi być inteligentne. Wystarczy, że podąża za swoim Panem w wierności i to jest jego siła i jego mądrość. Nie musi mieć dużej wiedzy, bo Pan spowoduje, że będzie we właściwym czasie i we właściwym momencie, kiedy będzie to potrzebne. Owszem, to są rzeczy, które warto mieć, gromadzić wiedzę, rozwijać inteligencję, ale jeśli ktoś nie ma tego daru, to również za niego Chrystus umarł i wcale nie jest tak, że on jest gorszej jakości wierzącym. Mamy wyraźnie powiedziane, że nie mamy się wynosić nikt nad nikogo. Zawsze jest jakaś podstawa do wynoszenia się i to jest zawsze podstawa niebiblijna wroga Bogu. Nikomu za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Ta zasada jest na samym końcu przez 5 wierszy. Czyli nie możemy chcieć mścić się, nie możemy tutaj złej rzeczy dawać za złą rzecz. W świecie tak jest. W świecie, jak został zamordowany przez Kaina Abel, to później Kain dostał znamie. Jego potomek już sobie wymyślił, że jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, to ma być pomszczony tamten potomek 70 razy po 7 albo 77 razy, zależnie od tłumaczenia. To jest sprawiedliwość tego świata, że za jedną złą rzecz mści się 77 razy. Jeśli chłopiec go zrani, to on go zabije. Później przyszedł zakon, oko za oko, ząb za ząb i to jest sprawiedliwość według zakonu. I też takiej nie mamy stosować. U nas mamy w Słowie Bożym dla chrześcijan zasadę, że złem za zło się nie oddaje. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Czyli jeżeli ktoś ci wyrządzi złe, ty mu zrób to, co on uważa za dobre, bo to jest dobro uniwersalne. Czyli nie, że ktoś ma wypaczone pojęcie dobra i ty mu to dobro, co on uważa za dobro, dasz. Bo też takie dziwaczne interpretacje da się słyszeć. Nie. To ma być dobro, które jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Czyli jeżeli ktoś się lubi krzywdzić, to ja mu nie mam tej krzywdy wyrządzać, mimo że on to lokalnie sam dla siebie uważa za dobre. Mam mu wyrządzić takie dobro, które jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Uniwersalne dobro. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. To jest bardzo prosta zasada, bo do kłótni trzeba dwóch. Nie da rady wywołać kłótni w pojedynkę. Nie spotkałem czegoś takiego. Może jest to w zakładach psychiatrycznych zamkniętych możliwe. Natomiast wśród zdrowych osób do kłótni trzeba co najmniej dwóch. Więc wiele od nas zależy, żeby ze wszystkimi pokój mieć. Ale jest tutaj, o ile to od was zależy, bo być może trafimy wyjątkowo na jakąś wredną jednostkę, organizację czy coś takiego i nie będzie to możliwe, żeby mieć pokój. Albo jest to sytuacja, gdy jesteśmy napadnięci przez kogoś i chcemy bronić domowników. No, czasami jest taka sytuacja, że się nie da mieć pokoju. Ale jeśli to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jeśli to jest roszczenie, jeśli ktoś chce od ciebie płaszcz albo szatę, oddaj mu i płaszcz, Pan Jezus powiedział. Jeśli ktoś cię zmusza, żebyś poszedł z nim jedną milę, na pewno w większości przypadków całkowicie jego roszczenia zaspokoi, jeśli pójdziesz z nim nie tylko tą jedną milę, ale również drugą. Całkowicie zamkniesz mu usta.
Najmilsi, nie mścicie się sami. Czasami jest rzecz, która woła o tak zwaną pomstę do nieba, że ktoś nas krzywdzi i bardzo mocno jest to dotkliwe. Jest tu wezwanie dla nas. Nie mścicie się sami. Dlatego, że my mamy mściciela. Bóg nie jest w stanie znieść tego, gdy Jego dzieci są przez kogoś poniżane, dręczone. On tego nie znosi. On jest mścicielem. I dlatego nie mamy się sami mścić. My też nie znamy wszystkich motywów takiej osoby. Może ta krzywda, którą ktoś nam wyrządził, jest wynikiem błędu. Albo jest wynikiem jakiegoś dziwnego zbiegu okoliczności i wcale to nie była wymierzona w nas rzecz. Nie znasz wszystkich czynników. Może jest tam jakaś kwestia z przeszłości, że twój pradziadek przesunął granicę o dwa kamienie w prawo i ktoś jest zobowiązany przez swoją kulturę coś ci zrobić. To jest bardzo skomplikowanych wiele różnych rzeczy, ale Bóg to wie. I dlatego mamy pozostawić to gniewu Bożemu. Nasza zemsta będzie zawsze nie na miejscu. Albo będzie za łagodna, albo będzie za ostra. Albo będzie w ogóle niepotrzebna. I tego się trzymajmy. Zawsze jest niepotrzebna. Nie mamy mścić się sami. Mamy mściciela w niebie. I tak jest napisane. Pomsta do mnie należy, powiedział Bóg. Ja odpłacę, mówi Pan. Pomsta należy do Boga. To nie twoja sprawa. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Do tego, kto łapie biegnącego psa za uszy, podobny jest ten, kto się wtrąca do cudzego sporu. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, to jest to spór między nim a Bogiem, nie między tobą a tą osobą. I dlatego zostaw to gniewowi Bożemu, bo inaczej będziesz łapał biegnącego psa za uszy. Kto łapał biegnącego psa za uszy, ten wie, czym to grozi. I tak się dzieje potem w naszym życiu, jeśli próbujemy sami dochodzić sprawiedliwości. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, czyli widzisz, że jest głodny lub chce pić, potrzebuje ubrania, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Dlaczego? Jest to bardzo dziwne. Bo to czyniąc węgle rozżarzone, zgarniasz na jego głowę. O co chodzi w tym? Są dwa takie podstawowe wytłumaczenia. Pierwsza rzecz, że on będzie cierpiał wtedy, jak ty mu zrobisz dobrze, bo on był nastawiony na konflikt i ty teraz nagle jesteś dla niego miły i dobry i mu pomagasz, a on przecież ci robił krzywdę. Jeśli w tym człowieku jest jeszcze sumienie, to sumienie przez te żarzące się węgle zostać może obudzone. I dlatego powinniśmy tak postąpić. Drugi sposób wyjaśnienia to to, że to nasze dobro wyrządzone człowiekowi, który trafi do piekła, jest tak jakby tymi dodatkowymi, obciążającymi go argumentami, przez które on, będąc w piekle, dostanie gorszą karę. I całkowicie widzimy tutaj, że to jest jedno i drugie duchowe wyjaśnienie, bo przecież ta kromka chleba, którą dasz nieprzyjacielowi, ta herbata, którą dasz napić, to przecież nie jest żaden rozżarzony węgiel w sposób dosłowny, tylko i wyłącznie w sensie duchowym. I dlatego jest to powiedziane, że taka winna być duchowa służba nasza. To, że ona jest duchowa, nie znaczy, że nie ma przeniesienia na naszą praktykę codziennego życia. Właśnie wiele rzeczy, które praktycznie robimy na co dzień, ma znaczenie duchowe. 21. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zło próbuje nas zawładnąć, ponieważ
bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Jesteśmy w okresie Laodycei, gdy z gorącości już oziębliśmy do stanu letniości. I to właśnie się dzieje, że przez rozmnożenie się bezprawia boimy się zrobić komuś przyjemność, zrobić komuś dobrze, zrobić komuś przysługę, dlatego że boimy się, że będzie to wykorzystane. A niech będzie. Dlaczego się boimy tego, że będzie to wykorzystane? Dajmy się wykorzystać. Nie daj zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeżeli będziesz ty ostoją dobra, to przynajmniej w tobie już zło nie wykona swojej pracy takiej, gdyby wykonało, jeżeli dałbyś się zgorszyć przez to, że bezprawie się rozmnożyło. Nie możesz sprawić tego, że gdzie indziej nie będzie źle, ale masz możliwość wpływać na to, żeby w twoim najbliższym otoczeniu było jak najmniej tych złych, bezbożnych elementów.